W dzisiejszym filmie musimy sobie przetestować gigantyczny event wielkanocny w Rebirth w Champions X. W tamtym roku był naprawdę duży, w tym roku podobno jest jeszcze większa, więc dzisiaj to sprawdzimy. No i na początku standardowo zobaczmy, co dokładnie dali. No wiadomo, cały event, 3 nowe jajka, aż 21 petów, wielkanocny pasa, więc to na pewno kupimy, nową walutę, no i właśnie Egg Hunt. Tutaj sezonowe pety i tutaj też dosyć ciekawa rzecz w sumie, czyli nowy Game Pass. I widzę w ogóle, że pozmieniali tutaj boost, jakby inaczej są poukładane. A więc no w sumie ciekawe. Na początku może właśnie wejdźmy sobie tutaj do tego eventu wielkanocnego, bo z tym Egg Huntem prawdopodobnie trochę nam zejdzie. Zobaczmy, jak w ogóle wygląda ta mapka wielkanocna, z czym się do końca nie załadowała. Dobra, no powiem wam, że jest to naprawdę duże. Nie, no powiem wam, że spora ta mapka jest i mamy takie koszyki wielkanocne. W tamtym roku też chyba koszyki się zbierało. No w sumie ciężko, żeby coś innego się zbierało na Wielkanoc, a więc spoko. I tutaj darmowy pet. To w sumie ciekawe. Zaraz to odbierzemy. I tutaj mamy też wielkanocny pas. Jest trochę inaczej zrobiony. Jest tylko jakby free to play pas. I tu w ogóle za jajka się kupuje jakby rzeczy. To trochę inaczej w sumie niż zazwyczaj. Dobra, no to zaraz to ogarniamy. I tutaj mamy jedno jajko, drugie jajko i tutaj jajko za robuxy, które na pewno sobie dzisiaj otworzymy. I tutaj jakby jest takie puste pole, czyli będzie prawdopodobnie druga część. I tutaj w ogóle też są jakieś jajka. Aha, to prawdopodobnie są jajka, które musimy zbierać do tego Egg Huntu. Jedno jest na pierwszej mapce, no bo tutaj jest coś takiego. Tutaj jakiś żółw taki dziwny. Najprościej będzie, jak na YouTubie to znajdę. Dobra, na początku w sumie może tego darmowego peta sobie odbierzmy. Zobaczmy tutaj. Tu jest napisane, że nie mogę go odebrać. Jeszcze raz, co tu dokładnie było napisane. Muszę ukończyć wielkanocne questy w Timber Champions. A więc w sumie coś takiego jak w Pet Simulatorze zrobili, żeby trochę ludzi przekierować do innej gierki. Preston ostatnio dał huge peta w My Restaurant, no i grał 200 tysięcy w My Restaurant i tutaj w sumie coś podobnego zrobili. Ciekawe, czy ten pet jest mocny, jakby no zrobienie tych questów w Timber Champions prawdopodobnie trochę mi zajmie, a więc nie wiem, czy mi się chce to robić, no ale zobaczymy. Dobra, może na początku w sumie ogarnijmy sobie jakiegoś peta, a wydaje mi się, że najprościej będzie ogarnąć peta, jak sobie po prostu te wszystkie jajka znajdziemy. Idę poszukać na YouTube jakiegoś poradnika, wiem, że jedno jest na fontanie, znaczy nie jajko, tylko kartka, bo jak tutaj sobie skakałem, to widziałem. No tutaj coś takiego mamy i to jest w ogóle litera jedna. No to powiem wam, że to chyba nie jest nawet do tego tutaj. Dobra, trochę nam to zajmie. Idę poszukać poradnika na YouTubie. Dobra, powiem wam, że z tym Egg Huntem będzie naprawdę, naprawdę trudno. Jest dużo ciężej niż w tamtym roku. Jeszcze nie ma żadnego filmu, jak to wszystko zrobić. Wiem, że tutaj jest na przykład jakby jeden duszek i tych duszków trzeba kilka w ogóle znaleźć. Dopiero jednego mamy. Jakby jeden jest jeszcze na spółki, gdzieś tutaj, no tu jest kolejny, ale no musimy pięć takich duszków znaleźć. Dobra, powiem wam, że samemu postaram się tego wszystkiego poszukać. Może jakoś uda mi się znaleźć, ale no nie będzie to wcale proste. Nie wiem, czy za trudnego Egg Huntu w tym roku nie zrobili, powiem wam. Dobra, tu jest trzeci duszek. Dobra, to już mamy trzy. Tu jeszcze jakąś kartkę znalazłem. Aha, po prostu zebrałem kartkę. Ona też jest z jakiegoś jajka, ale nie wiem szczerze mówiąc jakiego. I teraz w ogóle zobaczcie, tutaj znalazłem na steampunku takie coś i musimy te wszystkie litery zebrać. Chyba, bo to E zebraliśmy z fontanny i wiem, że jeszcze jedna litera jest na cave'ie tutaj. Chyba cave'ie. Dokładnie tak, jedna jest tutaj. Zobaczmy, czy ta jedna się doda tam. No i się dodała. Powiem wam, że ten Egg Hunt jest dla mnie na razie za mocny. Do każdego jajka trzeba dużo elementów znaleźć. No do tego jajka musimy na przykład 10 elementów znaleźć. Na razie po prostu pójdźmy sobie pootwierać jajka. Jeszcze wrócimy do tego Egg Huntu, jak się pojawi jakiś większy poradnik. Bo na razie tylko takie pojedyncze są poradniki z jednym jajkiem, albo nie wiem, z jedną literką na przykład. Pozbierajmy sobie tutaj jakby te koszyki. Zobaczmy w ogóle, ile pierwsze jajko kosztuje. 250. Dobra, to sobie od razu 8 otwórzmy. Kurczę, ja miałem zaznaczone usuwanie, czy nie miałem? Nie miałem, dobra, musimy zobaczyć, jakie te pety mnożniki mają. I w sumie powiem wam, że zrobiłem jedną rzecz, której nie robiłem od dobrych kilku miesięcy i mój ekwipunek wyglądał tragicznie. A mianowicie wszystkie eventowe pety wrzuciłem do banku, a te wszystkie stare, secrety i tak dalej pousuwam. I zobaczcie, jak czysty jest mój ekwipunek. Nigdy w życiu w Rebirth Champions chyba mój ekwipunek tak nie był czysty. Zawsze tutaj była masa secretów, wszystkiego i nigdy nic w tym ekwipunku znaleźć nie mogłem. A zobaczcie, jak teraz jest czyściutko. Teraz idziemy otwierać te jajka, no i teraz będziemy dużo łatwiej znajdywać te pety po prostu. Otwórzmy sobie właśnie te startowe. Teraz możemy w sumie trzy otworzyć. Potrzebujemy jakichkolwiek mnożników na razie, żeby zdobywać po prostu troszeczkę więcej tych koszyków wielkanocnych, w sumie to jajek. No i zobaczcie, od razu możemy sobie znaleźć te pety. No nie mnożą nam zbyt dużo, no ale ważne, że mnożą cokolwiek. W ogóle trzyma, ja mam jakąś potkę na Toxic albo Galaxy pety, bo tak jak mówię, chcę jajka za Robuxy otworzyć, ale do tego potrzebujemy potki. Żadnej potki nie mam. No nieciekawie, powiem wam. Chyba bez potki będziemy musieli to otworzyć w takim razie. Możemy sobie kupić tutaj oczywiście Game Pass, ale no jakby potki dopiero gdzieś tutaj na końcu pewnie będą. Chociaż powiem wam, że nawet nie widzę tu potek. Nie wiem, czy oni pousuwali potki, czy jak to działa, ale no nie widzę za bardzo tutaj potek. Jeszcze ewentualnie z Destruction możemy spróbować potkę zgarnąć, bo tam się da oczywiście. Tutaj może akurat jakąś potkę trafimy. Kliknijmy sobie draw, no i niestety nie potka. Albo może tutaj z tego pasu możemy jakieś potki zgarnąć, zobaczmy w sumie. No powiem wam, że nie. Tutaj żadnych potek nie widzę. Nie ma żadnych potek. No dobra, to będziemy musieli normalne jajka pootwierać. Bez potki na Toxiki czy Galaxy.
opcji. Jeszcze ewentualnie kod możemy spróbować wpisać, może kod nam coś da. 4 boosty na podwójnego laka. No to niestety nie tą podkę. Dobra, kupmy sobie jednego peta za robuxy. No niestety zwykłego, szkoda. Przydałby się chociaż wersji gold, no ale tak jak mówię, no niestety na razie tej podki nie mamy. Spróbuję ogarnąć w jakiś sposób tą podkę, chociaż jedną. Otwórzmy sobie na razie jedno jajko, zobaczmy co nam wyleci. Jakiś mitykal nam wyleciał, ale nie wiem czy najgorszy, czy nie najgorszy. Niestety najgorszy nam wyleciał. Holy Lamp nam wyleciał, który mnoży nam jajka razy 1400, więc i tak całkiem sporo. Ile teraz tego farmimy? No teraz tego leci więcej, powiem wam. Teraz leci tego tyle, że spokojnie otworzymy sobie trochę tych najlepszych jajek. One są po 10 koła. No to może nie tak dużo, jak się spodziewałem. Dobra, zobaczmy, co w ogóle tu możemy teraz kupić. Możemy kupić sobie to. Tutaj tego boosta możemy kupić. Boosta na rebirfy możemy kupić. Na gemy. Laka, znowu tutaj, a nie, dobra, to już nie możemy. I tutaj w ogóle też widzę, że mamy jakby upgrade'y stałe, na przykład tutaj mnożnik kliknięć macie razy 0,1, tutaj znowu mnożnik kliknięć, no trochę tych upgrade'ów tutaj jest. Dobra, ale teraz tak z kilka milionów, chociaż muszę wyfarmić, żebyśmy jakiekolwiek, nie wiem, mitykale z tego drugiego jajka tutaj sobie otworzyli. Żeby to się trochę dłużej pootwierało, a ja w tym czasie poszukam na Discordzie albo YouTube jakiegoś poradnika na te tutaj jajka wielkanocne. Dobra, farmy tak do 10 milionów, mam nadzieję, że chociaż na 15 minut mi starczy otwierania tego najlepszego jajka. Dobra, mamy 10 milionów, kupmy sobie jeszcze jeden Game Pass, który nam pomoże w sumie. Tutaj tego VIP-a nowego sobie, chociaż to jest nowy VIP, wcześniej chyba w ogóle VIP-a nie było. To jest chyba pierwszy VIP w ogóle. Dobra, ale kupmy sobie go za oczywiście tokeny. No i teraz mamy kliknięcia większe, podwójnego laka i więcej. Tutaj odpalmy sobie w sumie jeszcze tego laka, chociaż za dużo go odpaliłem i potwieraj mi chwilę te jajka, nie wiem, niech mi komony, ankomony usuwa, niech całą resztę zostawia. No i mam nadzieję, że chwilę się to pootwiera. Dobra, powiem wam, że może z 5 minut dosłownie otwierałem, a więc więcej musimy tego farmić. Chociaż jeszcze mi zostało trochę, tylko chyba ekwipunek mi się zapełnił. Zobaczmy, co tu nam wyleciało. Wyleciała nam, a nie, to za robuxy mityk nam wyleciał, ale 3 legendy nam wyleciały. Dobra, to zobaczmy, ile te legendy dają. One są tutaj. No, 74. I w sumie nie wiem, czemu przestało się otwierać. Jakby jeszcze mam trochę, chyba że to jakby zbierało mi jakoś tak tutaj. No możliwe, dobra. Przeróbmy sobie to wszystko, skraftujmy i zobaczmy, jak będzie wyglądać finalnie nasz team. Pod oczywiście zbieranie jajek. Tutaj musimy tego peta założyć. No i tutaj jeszcze oczywiście te. No trochę dają te pety. Nie jakoś tak super dużo, ale trochę nam dają te pety. W ogóle 25 petów mogę mieć. Dobra, musimy trochę tego założyć. Dobra, wszystko, co się dało założyć, założyłem. Zobaczmy, jak teraz farmimy. No trochę więcej farmimy. Tutaj kolejna rzecz do odblokowania jest... A w ogóle ja tego nie sklejmowałem. Dobra, na razie w sumie tego nie klejmujmy. Sobie po prostu to pokupujmy. No ale muszę więcej wyfarmić teraz, powiem wam. Dużo więcej muszę wyfarmić. Kupmy sobie jeszcze jedno jajko za robuxy. Do tego ostatniego jajka za robuxy postaram się w jakiś sposób ogarnąć tą podkę, bo jeszcze jedno chcę kupić. Ale no to też sobie kupmy, no niestety, normalne jajko bez żadnej wersji golda, niczego takiego. No nie, no znowu mi ten Holy Lamp wyleciał. Znowu najgorszy mi wyleciał. Dobra, no ale trudno. I tak będzie git. Teraz farmy tak do 50 milionów. Co najmniej do 50, a może nawet do 100 w sumie, żebyśmy trochę dłużej to potwierali, żeby trafić chociaż jakiegoś mityka albo secreta. No tak myślę, do 100 spokojnie wyfarmimy. Nie powinno tegoś długo zająć. I wtedy nam gdzieś tak na pół godziny chociaż otwierania styknie. Dobra, i mam 112 milionów, w sumie to już nawet więcej. Odpalmy sobie jeszcze tutaj razy 3 laka, chciałem powiedzieć, ale takiego nie mamy nawet. Czy tutaj mamy do kupienia jakoś tanio takiego laka? Albo do odebrania bardziej. Dopiero tutaj nawet nie ma tego laka w sumie. Oni w ogóle jakoś te boosty wszystkie pousuwali razy 3 i tak dalej. Nie wiem, co z tym wszystkim się stało. Kiedyś tego dużo więcej się dostawało, no ale dobra, odpalmy sobie po prostu takiego laka. Pootwierajmy najlepsze jajko tak, żeby zostawiało same legendy. No i zobaczymy, czy coś ciekawego nam wylecie po jakieś, nie wiem, pół godzinie. Dobra, i otworzyło się nam za wszystko, tylko z serwera mnie niestety wyrzuciła, więc nie zobaczymy, co mi ciekawego wyleciało na czacie, ale zobaczmy tutaj. Czy jakiś secret mi wyleciał? Wyleciały mi dwa mityki, które są całkiem niezłe, jak możecie zauważyć. No i kilka legend nam wyleciał. Możemy w sumie poprzerabiać sobie, ale dobra, teraz jeszcze otwórzmy sobie jedno jajko za robuxy i znalazłem poradnik z jajkami. A więc teraz sobie znajdziemy 5 jajek. Dobra, i niestety znowu tutaj nam wyleciał lamp z tego jajka za robuxy. A więc no, szkoda, mamy 3 te lamby, no ale one i tak są całkiem niezłe, nawet lepsze niż mityki są te pety. Dobra, ale teraz znajdziemy sobie te tutaj 5 jajek, żeby dostać te rzeczy. Powiem wam, że jedna lokacja jest mega spoko, a resztę jajek zostawię wam link w opisie do takiego poradnika, gdzie gościu naprawdę wszystko mega fajnie opisał i będziecie mogli tam sobie to znaleźć, bo to naprawdę, nawet jeżeli znacie lokację wszystkiego, to i tak dużo czasu zajmuje. Pierwsze jajko jest w ogóle na spawnie, tylko musimy się dostać na drzewo, na górę. Teraz musimy sobie po tych drzewach przeskoczyć, już wam mówię gdzie. Tutaj po tych topkach i gdzieś chyba tutaj obok tego budynku. O, jest tutaj właśnie to jajko jedno. Mamy pierwsze jajko i w ogóle Cloud jajko jest mega powalone. Musicie podejść sobie tutaj i tutaj zobaczcie, tu jest drabina. Niewidzialna drabina i tutaj sobie wchodzicie i tu macie kolejne Cloud jajko. No i jedno też jest w sumie mega łatwe. Tutaj klik jajko jest mega proste, no bo po prostu sobie klikacie w to jajko i macie to jajko. Devil jajko też jest dosyć proste, bo to jest chyba w jakiejś takiej po prostu miejscówce chyba na Helu. Tutaj to chyba jest gdzieś.
i jedno w sumie jajko też jest dosyć ciekawe, bo zobaczcie, tu macie na przykład takie tweet jajko i po prostu był sekretny kod na Twitterze wrzucony i ten sekretny kod trzeba wpisać tutaj sobie, cyk, i dostajecie to jajko. Tutaj wam wrzucę ten kod, żebyście ładnie go widzieli. On się nazywa dokładnie w taki sposób, ten kod, jak tutaj widzicie. Zostawię go w sumie też w opisie. No i to Devil jajko jest na innej miejscówie jednak, ono jest tu na Destruction. Jest dokładnie tutaj, w tym miejscu. Cyk, no i mamy to jajko. No i teraz możemy sobie tutaj to odebrać, ale dalej będzie ciężko to wszystko odblokować. Trochę petów podropiliśmy, w kolejnym filmie może więcej tego wydropimy, a w tym to będzie na tyle.